Siemano, tu Mr. X i dzisiaj pogramy w Call of Duty Modern Warfare 3. Zapraszam do oglądania. Jak wcześniej powiedziałem, pogramy w Call of Duty. Dzisiaj szósta misja. W Londynie bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, co ostatnio oglądaliśmy filmik końcowy. Już szósty odcinek też, więc nieźle, jeżeli dobijam do takiego... do takiej liczby, bo na poprzednim kanale, jak nagrywałem, doszedłem do drugiej czy trzeciej i już przestałem nagrywać, bo dla mnie to było za wielkie obciążenie, bo u mnie filmik z Call of Duty przed obróbką, po samym nagraniu Frapsa na ustawieniach full, waży około od 40 do 140 giga, więc to jest naprawdę masakrycznie. Później to konwertować, obrabiać, zapisywać wszystko i wrzucać się na YouTubie, bo naprawdę na YouTuba to jest najgorzej wrzucić, bo mam neta tylko 15 do downloadu, nie może 1 mega uploadu, więc to jest naprawdę mało. A tak to co, już nie będę was zanudzał moim gadaniem i wracamy do gry. No sorry, mały lag. Coś mi FPS-y spadły. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. The French just intercepted a message concerning a suspicious shipment headed for British soil. Have we identified the vessel? No, sir. The call came from a number on the watch list for Fregatta Industries. Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branches sweeping up known persons of interest. But we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger. My team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. To jest dzisiaj długi ten filmik. No ale da się wytrzymać, to nie jest jednak to godzina. O, co tak wcześnie? Dobra, wracamy do gry. A, już myślałem, że muszę coś zastrzelić. Tu jest typek, tu. Wow, automatyczne? O, wow, jest ich tutaj trochę. Nie mówcie mi, że ja to mam z dwoma, trzema osobami jeszcze samemu ogarnąć. Aha, dobra, to nasi. No, spoko. Co się będę? Się da to od razu likwidować. Szybka próba. Tutaj coś czuję, że będzie potrzeba Co? Tak,
Tutaj widzę, że... Będzie troszeczkę, trochę... kłopotu. Może być, bo jest ich dość dużo, a nas dosłownie kilku. O, dane wywiadu. No, co to tego... Kurczę, nie mogę tego zebrać. Czy to jakiś błąd, czy tak ma być? Okej, koniec meczu. Dobra, chłopie, ja chcę coś postrzelać. A nie tylko wy. Co ja mam skoczyć, czy jak? Okej. To nasi. Spoko. Dobra, zmiana broni. To było naprawdę ostre zagranie z ich strony. Dość odważna naprawdę postawa z ich strony. Dobra, szmaty. Nie będę się tutaj opierniczał. Tam z góry tak strzela. Nie ten klawisz. Dziwna misja, nie wiem mniej więcej o co w niej chodzi. To sama broń. No, dobra, z celownikiem laserowym. Przyda się bardziej. Nie, ta mam iść. Trochę mi się pozapominały te misje. To szmaty. Szybko. Mam tutaj kilka broni, więc będę je... Będzie zbyt dużo czasu, żeby przeładować. Będę po prostu... zmieniał je. A, to masz. Żeby mnie teraz tutaj nikt nie zaskoczył. Będzie źle.
Nieźle podwójne zabicie. Dzisiaj zaś słaby komentarz. Ale myślę, że nadrobię to w najbliższym czasie. Ty z nami, z nami. O wow, co to za obłarda? Skąd oni tak strzelają? Kurde, dobrze są. Muszę na szybko jakąś taktykę dobrą wymyślić. Granat. Oślepiający. Przeładowanie. Wychylamy się. Postrzał. Odbiegnięcie. Strzał. Przeładunek, to będzie nasza taktyka. Dość prosta, ale skuteczna jak widać. No pokaż kotku, co masz tam w środku. Dobra. Trochę mógłbym to lepiej rozegrać, ale... Nie jestem jakoś specjalnie, że tak powiem, napalony. Dobra. Nasz, sorry. Co to, będziemy strzelać sobie z autka?
Najmniej wiedzą, kiedy przeładowywuję. No jedź szybciej. O, wow. O nie, 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 nie! To nie miało się tu zdarzyć. O, wow. Dead? Czy nie? Oby nie. Jest, przeżyłem. Cieszę się z tego serdecznie. By to nie było tak jak w którejś misji, że niby przeżyłem, a tu sru, jeden strzał i po mnie. To było chyba w trzeciej misji z Makarowem, jeżeli się ukazał. Tak, to chyba to było. To nasz? Tak, nasz. Dobrze, przeładuję. Mapka podobna jak z BF-a trójeczki. Tam też coś takiego właśnie było. Szybki przeładunek. Nie ma zbliżania się synki. Bo mamusia pobije i nie będzie zbyt ciekawie. Branko, jakiś pedał miałeś. Kurde, i już tam jest. Dobra, nie będę się strał. No. Jednak mam dobrą taktykę. Będzie przesrane.
Zobaczmy to. A nie, tą broń ja już mam. Po co się tu pchałem? O nie! Myślałem, że z daleka to akurat we mnie rzucili. Dobra, daleko się nie przesunęliśmy. Flasza im. Przeładunek. Okej. I lecimy na Szczecin. Okej, zmiana planu. Nawalamy gdzie popadnie. Przeładunek. Nawalamy. Przeładunek. Oczywiście podczas przeładunku chowamy się. Jesteśmy bardzo łatwą ofiarą takiego typu sytuacjach. Zaś nawalamy. O nie. Muszę się cofnąć. Zaś ta sama taktyka. Dobra, myślę, że mają nauczkę w postaci ci takiej, że rozwalę im pałę. Nie chcę tą broń. O. To jest szybko strzelna. Z tego co pamiętam. Dobrze, jest szybko strzelna. Okej, idę pierwszy. Nie mogę. Co się stało? Co to jakaś kamera? Oho, nie rozumiem tego. Jakiś
Na gronie rodziny? A tak, jakieś dobre nagranie. To nanomity z filmu... jak to było? Jak ten film był? Gilly Joe, czy jakoś tak? Co to, koniec misji? Owo. No to w takim razie po obejrzeniu tego filmiku będę musiał skończyć ten odcinek, albo nagramy dłuższe, no nie chcę mi się później tego długo obrabiać, wolę dwa obrabiać niż później jeden taki długi, ale za to nie martwcie się, obiecałem, że będą dwa razy w tygodniu filmiki z Call of Duty. W tym tygodniu akurat będzie trzeci raz. Będą sorry 3, to będzie z dnia na dzień. Albo nawet jeden po drugim. Będzie tylko part pierwszy i part drugi napisane. Będzie taka różnica między tym. No i ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. No i nara.